Jest ze mną dzisiaj pan profesor Tadeusz Sławek, laureat Nagrody Promotor Polski na Śląsku w edycji 2022. Bardzo serdecznie gratuluję panie profesorze. Dziękuję. I dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałbym zapytać w pierwszej kolejności, no, był pan, panie profesorze, przez większość swojej kariery naukowej związany z Uniwersytetem Śląskim, ale na co dzień w tej chwili żyje pan i mieszka na ziemi cieszyńskiej. Czy to wynika z jakiegoś szczególnego upodobania do walorów tej ziemi, czy wpłynęły na to jakieś inne przesłanki? Inne przesłanki wpłynęły, walory dacząłem, znaczy wie pan, walory doceniałem wcześniej, bo jeszcze w szkole jeździliśmy, przecież traktowaliśmy Beskidy jako nasze góry, w cudzysłowie, prawda? Czyli na wycieczki nie tylko szkolne, ale takie rodzinne, to jeździło się Wisła, Ustroń, okolice, więc ta aura tego pejzażu była w moim życiu obecna wcześniej. Natomiast tak się uśmiechnąłem, bo właściwie to jest klasyczny model cherche la femme, czyli moja żona jest z Cieszyna. No i zacząłem jeździć do Cieszyna tak na poważnie w 1967 roku. No i zawsze byliśmy od tego czasu właściwie z Cieszynem związani, choć nie, zaczęliśmy mieszkać w Cieszynie dopiero w 1985 roku tak na poważnie. No a teraz mieszkamy w Cisownicy, w takiej niewielkiej, ciekawej wsi między Goleszowem a Ustroniem. No więc takie były moje losy, ale Śląsk Cieszyński bardzo, bardzo cenię, bo jest to ziemia bardzo taka charakterystyczna, specyficzna, bardzo bliska Śląskowi Górnemu, a i typu Katowice, ale bardzo też od niego różna, więc mam taki przegląd jak takiego bogactwa, całe spektrum bogactwa kulturowego Śląska. Ja pamiętam, czytałem ten fragment rozmowy, którego udzielił pan dla magazynu Teraz Polska i wspominał pan tam w bardzo ciekawy sposób o swoich korzeniach. Mhm. Bardzo mnie ta kwestia zainteresowała, bo jak się okazuje, co prawda, jest pan osobą urodzoną w Katowicach, ale pana rodzice nie byli rdzennymi Ślązakami. Nie. I do tej pory powtarza pan, cytując tak ładnie, że nie może pan się uważać za rdzennego Ślązaka, bo nie śni pan po śląsku. Tak, ja bardzo, to powtarzam. Bardzo mi się to spodobało i troszkę mnie to zaciekawiło, powiem szczerze. Czy mógłby pan rozwinąć tak w kilku słowach ten wątek? Tak, rzeczywiście to powiedzenie jest ciekawe, ale mówię to nie, żeby skomplementować siebie. Tylko to powiedzenie należy do Jerzego Ciurloka, który jest bardzo wybitnym Ślązakiem, poetą, pisarzem, bardzo pięknie władającym śląszczyzną, której to sztuki ja nie posiadam, ja śląski rozumiem, ale nie władam gotką. No i właśnie Jerzy w przedmowie, czy w posłowiu do swojego przekładu aforyzmów Kawki na język śląski napisał, że jest Ślązakiem, uważa się za Ślązaka, bo jemu się śni po śląsku. I wydaje mi się, że to jest coś niezwykle mądrego w tym zdaniu. To jest bardzo piękne zdanie, trochę zagadkowe, ale jednocześnie bardzo mądre, bo właściwie to pozwala z jednej strony zobaczyć, jak głęboko wchodzą nasze tożsamości i często one wykraczają poza taką sferę racjonalności, typu sen, prawda? A z drugiej strony to jest taka nauka pokory, typu nie podszywaj się. No? Nie spiesz się z powiedzeniem, należy do tej nacji lub do tamtej, ponieważ to jest zawsze trochę, może się okazać pochopne i zbyt szybkie. Więc to zdanie Jerzego Ciurloka, któremu się teraz też kłaniam, bo wymyślił świetną, przynajmniej na mój użytek, świetne definicje, kryterium tożsamościowe, bardzo mi odpowiada. Natomiast moi rodzice rzeczywiście byli z Wielkopolski z urodzenia, a z Małopolski z urodzenia. Natomiast z wyboru byli warszawiakami, gdzie ojciec mieszkał od 1933 roku, mieszkali tam rodzice. No potem klasyczne losy Polaków z Warszawy, powstanie, ruina. A ojciec wrócił do Katowic w 1945, ponieważ już tu był, ponieważ jako... To jestem w takiej trochę delikatnej i smutnej sytuacji, bo ojciec zmarł dość młodo, ja byłem chyba też za młody, żeby pytać, dokumenty, wiadomo, wojna zawieruszyły się, nie ma, zostały śladowe dokumenty tylko. No ale z opowieści tych okruchów i z tych niewielu dokumentów, jakie się zachowały, wynika, że ojciec został tu skierowany w 21 lub 22 roku raczej, już po wojnie bolszewickiej, gdzie widocznie były takie programy dla ochotników.
Ojciec był po studium handlowym w Krakowie i został tu skierowany jako organizator PKO. To wówczas była pocztowa kasa oszczędności. Ile tu był, nie zdążyłem zapytać. Zawsze się mówiło, że krótko, ale w jednym dokumencie rodzinnym zachowanym podana jest data 32 rok, czyli wynikałoby z tego, że był tu prawie 9 lat. Co świadczy, że widocznie ta kariera rozwijała mu się dobrze, skoro został potem przeniesiony do tak zwanej centrali, cokolwiek to znaczy. No więc takie były moje losy i ja wspominam o tym też dlatego, żeby powiedzieć, że ja się czuję bardzo wdzięczny Śląskowi za tą dwukrotną gościnność. Raz, że przyjął mojego ojca w tych latach 20., a wtedy sytuacja śląska była szczególna, pamiętamy plebiscyty, niepokoje, powstanie itd., itd. Śląsk przyjął ojca i ojciec tu się chyba dobrze czuł. No a potem w 1945 roku przyjął go po raz drugi i właściwie ja cały czas spłacam swój dług wdzięczności. A jak by pan ocenił dzisiaj te relacje, jeżeli możemy to tak określić? Śląsk, reszta Polski, czy... bo mam wrażenie, że trwa swoisty boom na śląską kulturę, eksplorowane są zakamarki tutejszej tożsamości, jeżeli możemy to tak określić. Jak by pan odniósł się do tych relacji Śląsk, reszta Polski? Wie pan, to są w dalszym ciągu relacje trudne, myślę. Z racji tego, pewne sformułowania padły i nawet gdyby z tych sformułowań się wycofać, to one jednak trwają jako taka zadra, trochę rana. No pamiętamy słynne sformułowanie ukrytej opcji niemieckiej, które było sformułowaniem, które wyraźnie określało pewien stopień jednak nieufności wobec Śląska, w każdym razie takiej obciążenia wszelkich relacji ze Śląskiem ryzykiem, prawda? Że nie wiadomo, co to za element jest. Może tego już nie ma, ale jeżeli popatrzymy na recepcję na przykład książek Szczepana Twardocha, no to zobaczymy, że nie brakuje ludzi, którzy się czują urażeni sposobem, w jaki Twardoch interweniuje jako Ślązak, czy może patrzy z perspektywy Ślązaka na inne części i na inne miejsca w Polsce. Na przykład no teraz jest sztuka Roberta Talarczyka, nawiasem mówiąc, któremu też gratulujemy. Rozmawialiśmy o niej dzisiaj. Właśnie. Byk, tak. Napisana przez Szczepana, monodram. No i kiedy słuchałem w drugim programie radia Krytyka Warszawskiego, no to była to trudna rozmowa dla mnie, ponieważ widać było, że ów pochodzący, zresztą skrupulatnie to podkreślał, że pochodzi z rodziny z dawien dawna warszawskiej. No i że on się czuje urażony, że oto przyjeżdża ktoś ze Śląska, żeby zrobić w Warszawie karierę, ale jednocześnie na tej Warszawie wiesza psy i jednocześnie mówi, że jak to fajnie, że wam tą Warszawę w czasie wojny zburzyli. Zburzyli, używam języka dyplomatycznego, bo nie chcę, żeby nas wypikano. Więc wie pan, myślę, wydaje, że pewien rodzaj takiego dystansu, zainteresowanie na pewno, to pan ma rację. Wydaje mi się, że tutaj rola naszego teatru bardzo duża jest, rola Szczepana Twardocha na przykład też jest bardzo duża tutaj. Więc pewien rodzaj zainteresowania jest Śląskiem na pewno, ale też widać, że pewien rodzaj niepewności, może braku zaufania, takiej pewnej podejrzliwości on wciąż się utrzymuje. Panie profesorze, a jeszcze jedno pytanie o naukę, o rolę edukacji, nauki w dzisiejszym świecie. Jak pan uważa, jak ważna jest edukacja, jak ważna jest nauka dzisiaj, kiedy światem targają turbulencje, najpierw pandemia, teraz działania wojenne w Ukrainie? Czy nauka, czy hasło w ogóle oświecenia, takie będą Rzeczpospolitej, jak ich młodzieży chowanie, ma w ogóle w dzisiejszych czasach szczególne znaczenie? Jak pan mógł się odnieść do tego? No, bez wątpienia, tak, ponieważ to hasło ostatnie, które pan zacytował, ono jest właściwie wiecznotrwałe, ono jest zawsze aktualne. Natomiast jak tutaj słuchałem uważnie debaty, która poprzedzała tą naszą uroczystość wręczenia nagród, no to zwróciłem uwagę na przykład na wystąpienie pana Umedy, który reprezentuje takie ciekawe właśnie innowacyjne przedsiębiorstwo, które w Sanoku prowadzi pracę nad źródłami ciepła. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie jestem kompetentny, ale było to bardzo ciekawe wystąpienie, nie tylko z racji tego, co on proponuje, ale z racji tego, jaką diagnozę postawić, czyli z racji tego,
z racji odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie rozwiązania. No i on właśnie stwierdził, że żyjemy w rzeczywistości, która jest nie tylko coraz trudniej przewidywalna, i to nie tylko chodzi o pandemię i wojnę na Ukrainie bezpośrednio, ale na ich dalekosiężne konsekwencje, które będą. My w tej chwili może dopiero je przeczuwamy, ale te konsekwencje dopiero będą, bo jak powiedział pan Umeda, to są wszystko procesy i takie łańcuchy przyczynowo-skutkowe bardzo długiego trwania. No więc w związku z tym wykształcenie dzisiaj jest, nabiera jeszcze większego znaczenia. Z tym, że zaraz trzeba szybko dodać, uważałbym z takim wykształceniem przespecjalizowanym, to znaczy niewątpliwie nikt nie zwolni edukacji z tej konieczności wyposażenia słuchacza, studenta, ucznia, jakkolwiek byśmy go nazwali, w umiejętności zawodowe, to jest niezbędne. Ale z drugiej strony owa nieprzewidywalność sytuacji, dynamicznej sytuacji, łatwo może doprowadzić do sytuacji, w której ktoś, kto uprawia dany zawód, tak się może do niego przywiązać, czy dać się przez niego ograniczyć, że w sytuacji, która się może radykalnie zmienić, on sobie może nie poradzić. Ja nie chcę tutaj nie chcę snuć zbyt dramatycznego obrazu tutaj, kreślić sytuacji. Ale kiedy popatrzymy na światowe statystyki depresji i nawet samobójstw wśród młodych ludzi, to są statystyki zatrważające, musimy powiedzieć. I to są te statystyki, które są nie tylko prowadzone globalnie, ale też władze lokalne bardzo się tym interesują. Na przykład, skoro pan pytał o cieszyńskie, ostatnia gazeta nasza lokalna, Głos Ziemi Cieszyńskiej, zamieściła bardzo poważny artykuł na ten temat, bo jak się okazuje, Śląsk jest szczególnie, jak się okazuje w statystykach depresji, prób samobójczych, ludzi młodych. Śląsk jest na pierwszym miejscu w Polsce. Cofam się z tego bardzo dramatycznego terenu, bo nie chcę się na nim koncentrować, ale to pokazuje, jak bardzo delikatnej sytuacji jesteśmy postawieni z racji bardzo dramatycznie zmieniającej rzeczywistości. Zostaliśmy dodatkowo wybici z naszego rytmu przez pandemię. Zostaliśmy dodatkowo wybici z naszych przyzwyczajeń i takiej wiary, że rzeczywistość będzie biegła zgodnie z naszymi przewidywaniami przez wojnę w Ukrainie i jej jeszcze niepojęte konsekwencje do końca, bo nie wiemy, jakie to będzie miało ostatecznie konsekwencje. No i w związku z tym wykształcenie musi sobie dawać odpowiedź na pytanie, co ja mam z tym fantem zrobić, prawda? I oczywiście nabycie umiejętności zawodowych jest konieczne, ale wydaje mi się, że bez szerszego horyzontu, bez zaplecza, który daje człowiekowi możliwość zrobienia kilku kroków wstecz, żeby popatrzeć na samego siebie krytycznie, żeby się mógł zapytać, co ja mogę w tej dramatycznej sytuacji zrobić. Nie jako inżynier, nie jako nauczyciel, nie jako malarz, stolarz, tylko jako człowiek, który nagle jest postawiony w sytuacji, w której pogubiły się te wszystkie mapy, które do tej pory on miał, one są nieaktualne. I jak sobie w tej sytuacji poradzić? Wydaje mi się, że to jest dzisiaj ważne też zadanie dla edukacji, czyli pokazać człowiekowi, że w sytuacji, kiedy świat się zmienia tak, że może go postawić w takich okolicznościach, że oto te stare mapy sensów życiowych już dla niego nie będą działały uspokajająco, że on w tym chaosie będzie sobie musiał znaleźć jakiś ład. Rzeczywiście duże wyzwanie przed nauką. Duże wyzwanie. Wie pan, ja myślę, że to jest duże wyzwanie przed nauczycielami. Dzisiaj jestem przekonany, wie pan, że to, jacy będziemy w przyszłości, zależy od nauczycieli. Mówię to z całą powagą. I to tych nauczycieli, którzy pracują, kto wie, czy właśnie na tych poziomach szkoły podstawowej, liceum, do edukacji wyższej przychodzą ludzie w pewnym sensie już ukształtowani. No? Oni nabierają na pewno innego szlifu, zmieniają podobania i tak dalej, ale generalne pewne nastawienie życiowe oni już mają. Więc ja tutaj się kłaniam przed wszystkimi nauczycielami tutaj szkół podstawowych i średnich czapką do ziemi, ponieważ wydaje mi się, że to jest najbardziej, to jest taka scena, na której się rozgrywa nasza przyszłość. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Gratuluję tej nagrody. Ciekawi mnie też, jak pan ją odbiera. Czym jest nagroda dla pana? Tak w dwóch zdaniach dosłownie, bo nie chciałbym zatrzymywać, ale przyznajemy ją osobom, których działalność przyczynia się do promowania danego regionu, do rozwoju tego regionu. I chciałbym, żeby tak ta nagroda też była przez pana odbierana.
Dziękuję bardzo. Tak jest odbierana. Ja ją przyjąłem z pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ to logo oczywiście, bardzo piękne zresztą i charakterystyczne i dość klarownie przedstawiające to, czym ta nagroda ma być. Jak i być może jak większość mieszkańców Polski, ją kojarzę przede wszystkim z takim sektorem wytwórczości, prawda? Że oto są marki, które są, działają na rynku, działają świetnie. I w związku z tym mają to logo jako promujące Polskę poprzez swoje doskonałe wytwory, doskonałe produkty. To, że dzisiaj został uhonorowany pan dyrektor teatru, czy też panowie z branży lotniczej, czy też wreszcie na samym końcu ja, no to świadczy, że w pewnym sensie miałem trochę skrzywiony obraz tej nagrody, prawda? Że to jest nagroda, która... Teraz stawia mnie trochę trudnej sytuacji, bo nie mam żadnego produktu, który mógłbym tą nagrodą opatrzyć, prawda? No, nie chcę mówić brzydko, ani nie chcę być źle zrozumiały, ale proszę zauważyć w ten sposób, że ludzie są też w pewnym sensie, może nie produktami, bo to jest złe słowo, ale są wspaniałymi ambasadorami i takimi czynnikami, jeżeli mogę tak powiedzieć, które promują, które przyczyniają się do tego, że inni zaczynają się interesować, czy to regionem, czy krajem. I taka jest idea tej nagrody, żeby właśnie poprzez nią dziękować tym osobom, które robią tak naprawdę dużo dobrego właśnie, żeby nasz kraj stawał się coraz lepszy. Cieszy mnie, że Państwo tak to odbierają. No, przede wszystkim cieszy mnie też, że gromadzą tutaj Państwo też przy tej nagrodzie osoby, które rzeczywiście już wiele dla Polski zrobiły i to nie tylko na forach lokalnych, ale na forach światowych. Mam na myśli chociażby pana premiera Jerzego Buzka, który też tak życzliwie tej nagrodzie patronuje. Bardzo sobie cenię na przykład sobie dzisiaj obecność pana prezydenta Marcina Krupy, który przyszedł, ponieważ jestem wielkim zwolennikiem wszelkiego rodzaju decyzji i władzy samorządowej. Uważam to za, kto wie, czy za największe dobrodziejstwo po transformacji i pewne takie symptomy, sygnały pewnych tendencji do centralizacji trochę mnie niepokoją, no ale to jest temat na inną dyskusję. Dlatego jeżeli Państwo tak patrzą na tą nagrodę i zdecydowali się ją przyznać mnie, no to tym większa dla mnie satysfakcja i tym większe zobowiązanie. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, ja również dziękuję i gratuluję. Było bardzo miło z Panem rozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę.